Czy wiesz, co wspólnego ma kawa, owoce i mięso? Każde z nich można poddać procesowi liofilizacji i potem może trafić na Twój talerz. Nie wiesz, po co stosuje się liofilizowaną żywność i co to ma wspólnego z odkrywcami? Spokojnie, na końcu tego krótkiego filmu chętnie Ci o tym opowiem. Wyobraź sobie, że budzisz się w roku 2000 i YouTube, Instagram czy TikTok jeszcze nie istnieją. Nie ma hulajnóg elektrycznych, płatności telefonem, słuchawek i głośników Bluetooth. Musisz przyznać, że to były ciężkie czasy, ale zobacz, ile pracy dla wynalazców. No dobra, ale zacznijmy od tego, żebyś zrozumiał, czym różni się odkrywca od wynalazcy. Krzysztof Kolumb u schyłku XV wieku miał jedno bardzo drogie marzenie. Chciał wytyczyć morską drogę do wschodniej części Azji. Włoski żeglarz po długich poszukiwaniach znalazł finansowanie, między innymi dzięki królowej Hiszpanii Izabeli I katolickiej. Po kilku miesiącach zbierania około 90-osobowej załogi 3 sierpnia 1492 roku na pokładach 3 statków wyruszyli w nieznane. Płynęli przez ponad 2 miesiące, by 12 października dojrzeć ląd, którego nie było na mapach. W ten sposób Kolumb odkrył wyspy leżące w pobliżu obu Ameryk, a o których istnieniu nikt w Europie nie wiedział. Krzysztof Kolumb był odkrywcą. Dlaczego? Bo odkrywca odnajduje coś, co istnieje w przyrodzie, ale czeka na odkrycie i zbadanie. A co z tym wynalazcą? Wynalazca to ktoś, kto dzięki swojej wiedzy i ciężkiej pracy potrafi stworzyć nowy produkt lub proces technologiczny. Na przykład taki Clarence Bilsay, przyrodnik z USA, zaobserwował podczas swoich podróży do zimnych, północnych rejonów Kanady, że szybko zamrożona i przechowywana w niskich temperaturach żywność nie traci na jakości. I tak, po latach prób i błędów w 1924 roku opracował pierwszą na świecie maszynę do produkcji mrożonek. Został wynalazcą całej wielkiej gałęzi przemysłu spożywczego. Dostrzegł problem wielu ludzi związany z utratą jakości wolno zamrażanych produktów spożywczych. Zainspirowany zwyczajami Inuitów, postanowił rozwiązać problem mieszkańców cieplejszych rejonów świata, usprawniając tym samym transport i przechowywanie żywności. Przy okazji zmniejszyliśmy ilość marnowanego jedzenia. Co ciekawe, mimo że jego pierwsze próby doprowadziły go do bankructwa, nie poddał się i ostatecznie sprzedał swoją drugą firmę wraz z patentami na urządzenia za naprawdę sporą sumę. Też chciałbyś coś wynaleźć? Nie dziwię Ci się. To musi być niesamowite uczucie, kiedy coś, co było szkicem na papierze, nagle może realnie poprawić życie ludzi wokół nas. Ale jak to się dzieje, że ktoś zostaje wynalazcą, a ktoś inny nie? Może Ci się wydawać to dziwne, ale każdy skuteczny wynalazca działa według pewnego uniwersalnego planu. Teraz zdradzę Ci tę wielką tajemnicę. Przedstawię Ci 8 kroków do tego, by zostać wynalazcą. Nie pomijaj żadnego, bądź cierpliwy i mimo wielu porażek i przeciwności nie poddawaj się. Może kiedyś to właśnie o Tobie będą pisać w podręcznikach. Zanim jednak powiem Ci, jak zostać wynalazcą, chciałbym, żebyś poznał partnera tego filmu. Ten materiał powstał dzięki wsparciu programu edukacyjnego Gotuj się na zmiany, którego jestem ambasadorem. Skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych i pomaga w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz pokazuje, jak przeciwdziałać marnowaniu żywności i być bardziej eko. No i w jego ramach są też organizowane ciekawe konkursy z cennymi nagrodami. Dowiedz się więcej i zgłoś swoją placówkę na gotujsienazmiany.pl. I do zobaczenia w programie Gotuj się na zmiany. Oto 8 kroków do zostania wynalazcą. Krok pierwszy. Rozpoznanie potrzeb. Należy obserwować ludzi i wsłuchać się w ich potrzeby. Czego szukają lub o czym marzą, co może ułatwić im życie. Krok drugi. Generowanie pomysłów. Na podstawie rozpoznania potrzeb należy wygenerować wiele pomysłów na rozwiązanie danego problemu. Warto pracować z innymi i korzystać z kreatywnych technik, takich jak pisana burza mózgów czy mapa myśli. Krok trzeci. Analiza pomysłów. Po wygenerowaniu pomysłów warto najlepiej jak potrafimy przeanalizować ich potencjał oraz poszukać słabych i mocnych stron. Krok czwarty. Wybór najlepszego rozwiązania. Na podstawie analizy pomysłów należy wybrać najbardziej obiecujące rozwiązanie i skoncentrować na nim swoje działania. Krok piąty. Budowa prototypu. Tworzymy, zmieniamy i poprawiamy prototyp, który pozwoli na przetestowanie działania wynalazku. Krok szósty. Testowanie i ocena. Czas na testy, które pozwolą na weryfikację działania wynalazku. Ważne. Nie zapomnij zbierać opinii użytkowników testowych.
Krok siódmy, poprawki i wprowadzanie zmian. Na podstawie wyników testów i opinii użytkowników wprowadź niezbędne zmiany i poprawki do wynalazku. I wreszcie, krok ósmy, wdrażanie na rynek. Teraz wynalazek jest gotowy do zaprezentowania klientom, których problemy rozwiązuje. Warto prowadzić też dalsze badania i rozwijać produkt, aby sprostać oczekiwaniom ciągle zmieniającego się rynku. A pamiętasz jeszcze moje pytanie o liofilizację żywności? Czas na rozwiązanie zagadki. Liofilizacja to proces konserwowania żywności. Polega na gwałtownym zamrożeniu, a potem po obniżeniu ciśnienia i kolejnym zmianom temperatury, szybkim pozbyciu się wody. Cały proces odbywa się w specjalnych urządzeniach, a stosowane substancje chłodzące są neutralne dla zdrowia człowieka. Tak przygotowane produkty spożywcze zachowują nawet 97% swoich wartości odżywczych, a ich przydatność do spożycia znacznie się wydłuża. Ten sposób konserwowania żywności został dopracowany podczas II wojny światowej i służył zmniejszeniu wagi i objętości racji żywnościowej żołnierza przy jednoczesnym zachowaniu długiej daty spożycia i wysokiej zawartości składników odżywczych. Dziś produkty liofilizowane, czyli pozbawione wody, takie jak liofilizowane owoce, mięso czy kawę rozpuszczalną, możesz kupić w sklepie spożywczym. Tak przygotowane racje żywnościowe wykorzystują nie tylko żołnierze, ale i astronauci, alpiniści i żeglarze. Możemy więc śmiało powiedzieć, że liofilizacja pomogła i pomaga wielu odkrywcom i badaczom przetrwać i prowadzić swoje prace nawet w najtrudniejszych warunkach. Dobrze, że ktoś ją kiedyś wynalazł.